Dobrze, szanowni państwo, wznawiam obrady. Bardzo proszę, o przerwę prosiła pani radna Marzena Cichewicz. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu. Trzeba tym samym przyciskiem, który się włączyło. O, tak jest. Tak, bardzo więc, proszę. Zgłaszam autopoprawkę do projektu uchwały. I autopoprawka dotyczy tak naprawdę zakończenia jakby punktu pierwszego, paragrafu pierwszego, który otrzymuje w tej chwili praktycznie niezmienione, na końcu zmienione brzmienie. Przeczytam, pozwolę przeczytać sobie cały punkt. Rada Miejska w Błoniu popiera i oczekuje skutecznych działań w zakresie transportu zbiorowego, jego integracji i rozwoju w ramach istniejących rozwiązań dla aglomeracji warszawskiej, w szczególności działań skutkującym wprowadzeniem na obszarze gminy Błonie drugiej strefy biletowej ZTM obejmującej administracyjnie należące do gminy stacje PKP lub podjęcie innych alternatywnych rozwiązań korzystnych dla mieszkańców gminy Błonie. I koniec z paragrafu pierwszego, reszta jest bez zmian. Dobrze, to przyjmuję jako autopoprawkę. Tak. Dobrze, czy jeszcze ktoś z państwa w sprawie wniosku pani Jagoda Sowińska? Czy powiem tak, według mnie, jeżeli ja dobrze rozumiem tę uchwałę i w takim na dodatek brzmieniu, jak przed chwilą została przeczytana z autopoprawką, jest to deklaracja Rady Miejskiej, to znaczy, że Rada Miejska popiera tego typu działania i oczekuje, że temat nie zostanie zarzucony. I tyle. I możemy dalej wspólnie pracować w ramach wspólnych komisji. No dla mnie jest to, tak ja to rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Konrad Janowski. Dokładnie tak jak Jagoda powiedziała. Pytanie do przewodniczącego. Dlaczego uważa, iż podjęcie takiej uchwały intencyjnej de facto, mobilizującej do podjęcia pewnych działań, wykluczałoby wspólne komisje, tak? I tak samo też pytanie do pana burmistrza, bo w komentarzu powiedział, że po podjęciu tej uchwały nie za bardzo widzi możliwość dalszej pracy nad tym, co by było wręcz sprzeczne z duchem tej uchwały. To prosiłbym panów o wyjaśnienie, jak podjęcie tej uchwały by wykluczało dalsze prace, rozwinięcie i pogłębienie tematu. Dobrze.